Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Twoja siostra i przewodniczka po świecie seksualności, kobiecości, potencjału cielesnego, orgazmiczności i relacji oraz w emocjach związanych z tymi aspektami. Pomagam Ci na tej drodze do Ciebie, tej, którą chcesz się stać, tej, która w Tobie już śpiewa i już wibruje i chce się urodzić poprzez Ciebie. Jeżeli czujesz tę pieśń w sobie i to przyjemne, mniamuśne poczucie i poczułaś już je i chcesz tego więcej, jest w tobie taki apetyt, to zajdź sobie z drogi i pozwól temu się urodzić. <gry> a jeżeli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, zabukuj spotkanie ze mną. Konsultacja nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a mogę ci pomóc naprowadzić się w tym, gdzie jesteś i czego potrzebujesz, żeby dojść tam, gdzie chcesz być i zostawić po sobie to, co już ci nie służy. Większość kobiet, z jakimi pracuję, zgłasza się do mnie, bo, uwaga, cytuję, czuję, że są w męskiej energii. I jeżeli jesteś jedną z takich kobiet, która tak właśnie czuje: Jestem w męskiej energii, albo zachowujesz się jak facet, albo czuję się, jakbym była no, po prostu tym mężczyzną i wszystko ja ogarniam, to pomyśl raz jeszcze, bo bardzo często, gdy dopytuję, co to w zasadzie dla ciebie znaczy być w męskiej energii, to tu wcale nie chodzi o męską energię. Już tłumaczę. Uwaga, męska energia, taka faktycznie uzdrowiona, męska energia. Ja będę posługiwać się tą nomenklaturą. Męska, ok? To jest ten pierwiastek w sobie, bo każdy go ma bez względu na płeć. To nie jest tak, że mężczyźni mają męską energię, a kobiety kobiecą. To jest tak, że wszyscy mamy te dwa aspekty w sobie i one naprzemiennie się no, albo ze sobą tańczą w zgodzie, albo się gdzieś tam wypierają, no ale, ale mamy je. Męskość taka uzdrowiona to jest taki aspekt, który daje poczucie bezpieczeństwa, który stwarza dobrą przestrzeń do rozwoju, która chroni tę przestrzeń, która wspiera w tym rozwoju, która karmi bezwarunkową obecnością, która potrafi też zmotywować do czegoś, co miałoby wyjść poza tę bezpieczną przestrzeń, a żeby właśnie zrobić następny krok. Ale ona przede wszystkim buduje taką zdrową, szeroką, dobrą przestrzeń, w której właśnie ten drugi aspekt kobiecy może się rozlać. Bo ten aspekt kobiecy, uwaga, to jest ten, który to wszystko wypełnia, który nadaje temu pęd, który jest energią, która, no właśnie, jest tą, która rzuca, jakby, takie ziarno, takie pomysły, takie różne idee, do których można dojść, pójść, żeby rozerwać tę strukturę, w której jest i budować nową. I męski aspekt to zapewnia. To jest taniec dwóch różnych energii, ale wzajemnie się uzupełniających i one się nie wykluczają. I jeżeli tak rozumieć męskość, jako bezwarunkową obecność, wsparcie, takie dobre poczucie bezpieczeństwa, nie kontrolę, poczucie bezpieczeństwa. Takie coś, co, no właśnie, nadaje taki, właśnie dobry teren, w którym można wzrastać. No to, to kobieto, jesteś w cudownej męskiej energii. Jeżeli mówisz, że jesteś w, mę w męskiej energii w czymś takim, no to możesz czuć się niezwykle kobieco, bo te kobiety, które są najbardziej kobiece z kolei, one są w idealnej męskiej energii tej naprawdę doskonale zespojonej ze sobą. A te kobiety, z którymi pracuję, ja dawna również. Mówiąc o męskiej energii, tak naprawdę wcale nie są w męskiej energii, tylko są w lęku. Takim lęku, tak głęboko wypartym strachu i braku poczucia stabilności i oparcia, że generuje to postawę opartą na kontroli, na utrzymaniu władzy lub jej uzyskaniu. Na czasami podświadomych manipulacjach, aby nie wchodzić w konfrontację z kimś, przed kim się trochę boimy albo kogo chcemy zatrzymać przy sobie, tak żeby ta osoba nie domyśliła się o co nam chodzi, ale sama myślała, że wpadła na ten pomysł. To jest aspekt, w którym generuje to postawę opartą raczej na lęku, nie na takim męskim, dobrym i bezpiecznym kontenerze, powiedziałabym. Ten fundament jest kompletnie odsunięty. Kobiety, które mówią o tym, że czują się jak facet, a wcale nie czują się jak facet, tylko jak przestraszone dziecko. I co można z tym zrobić? No cóż, zauważyć najpierw. Zastanowić się nad, nad sobą i zastanowić się nad tym, co ja w zasadzie myślę o męskości, a co ja myślę o kobiecości. Bo gwarantuję, te kobiety, które mówią o tym, że są w męskiej energii, a tak naprawdę czują się zalęknione i to steruje ich zachowaniem i wyborami, one nie są w kobiecej energii. One są w tym aspekcie kobiecej energii, który jest zduszony. Pewnie stąd przeczuwają i nazywają to, że są w męskiej. Ale tak naprawdę to jest dziecięca rana. Rana dziecięca, która żyje w dorosłej kobiecie. I taka rana dziecięco kobieta. Szuka oparcia, szuka ratunku, szuka zauważenia, szuka akceptacji, miłości, tego czegoś, co mogłoby pozwolić jej przejść przez to, co poczuła przejść i zostawić to co ją w jakiś sposób straumatyzowało i zamknęło. Natomiast to nie jest takie proste, prawda? Ale jeżeli zauważysz, że jesteś w czymś takim. Jeżeli zauważysz, że to co w tym momencie mówię ma dla ciebie sens nadaje jakiś tor twojemu rozumowaniu, nazywa w jakiś sposób emocje, jakie czujesz i jakieś naprężenia w ciele, jakie masz, to przyjrzyj się sobie, bo możliwe, że jest w tobie bardzo rozbudowany aspekt kobiecy, ale ten, który nigdy nie był przyjęty w pełni. Bo uwaga, te kobiety, które mówią, że chcą być kobiece, chcą być w kobiecej energii i nie być już w tej męskiej, tak naprawdę wcale nie chcą być w kobiecej energii, bo ten aspekt kobiecy łączy się też z chaosem. A nam się wydaje, że ten aspekt kobiecy to jest ta łagodność, miłość, piękno. To jest to przyjmowanie, empatyzowanie z ludźmi. To jest takie bezwarunkowe bycie przy nich takie opiekuńcze bycie przy nich, takie pozwalanie im na to, żeby byli, jacy są. Łagodne, ciepłe, ufne, dobre, niewinne. Aspekt kobiecy ma też drugą swoją odsłonę. Chaos, destrukcje, zniszczenie. I on jest potrzebny. Problem w tym, że my boimy się chaosu, bo w chaosie są te jakości destrukcyjne. Chaos jest też od tego, żeby właśnie no, jakby wewnętrznie rozejrzeć się po tym, jak wygląda to nasze życie, jakie ono jest i no, czy ja chcę utrzymać tę fasadę, którą mam, czy ja raczej chcę ją rozwalić do imentu i zbudować na niej fundamenty do czegoś, co będzie moim pałacem, w którym będę królową. Od tego jest ten chaos. I uwaga, królową dla siebie. Królową w swoim życiu, dla siebie, w relacji ze sobą, ze swoim ciałem, z wszystkimi aspektami mnie, które wiedzą, jaką mają rolę, funkcję, cel, intencję i potrafią to spełnić, bo jestem tu królową i potrafię nadać temu tor. Ale jeżeli oszukujemy tego z zewnątrz, my tego nie dostaniemy z zewnątrz. I obawiając się tego właśnie chaosu, niestety, ale skazujemy się na naprawdę no, przykre odczucia. Obawiamy się chaosu i dlatego szukamy porządku kontroli, przewidywalności, fasady stabilności. I mówimy, że potrzebujemy bezpieczeństwa, ale tak naprawdę, czy my czujemy się bezpiecznie, gdy jesteśmy tak naprawdę w ścisłym takim gorsecie i w takiej, wiecie, zbroi oczekiwań? No pewnie nie. Bo kobiety, z którymi pracuję, wszystkie gdzieś na jakimś etapie, przyznają, że to, czego naprawdę dla siebie potrzebują, to to, żeby poczuć się ufnie i lekko, i no właśnie, i bezpiecznie. Ale, żeby było ufnie i lekko, to trzeba sobie pozwolić czasami na ten ciężar, który wiąże się z tym, że wejdzie się na moment w swój chaos. I ten chaos jest przejawem kobiecości. To nie znaczy, że on niszczy wszystko, ale odpowiedzią na chaos nie ma być porządek, który po prostu ogranicza, odpowiedzią na chaos jest, uwaga, harmonia. Harmonia jest. Uznaniem wszystkich aspektów chaosu i umiejętnym czerpaniem z tych jego jakości, które tam wewnątrz niego są. I do tego jest zdrowa męskość. Ona to wszystko układa, ona to strukturyzuje, ale też nie boi się puścić struktury po to, żeby zbudować nową. Jest taka piękna alegoria budowania mandal. I gdy buduje się mandale, buduje, rysuje, czy, czy, czy usypuje, czy cokolwiek, to. One są takie kolorowe, one są takie piękne, tak żmudnie robione. One są takie niezwykłe, to jest dzieło sztuki. Jest tam porządek, jest tam harmonia, tam są wszystkie możliwe kolory, kształty. I w momencie, gdy ukończy się taką mandalę, to jest moment, żeby ją zniszczyć. I budujesz nową. I praktyka budowania mandal jest naprawdę bardzo piękną alegorią wobec rozwoju. Rozwijamy się po to, żeby w pełni odkryć i zobaczyć swoje wewnętrzne struktury, a potem zobaczyć, czy ona nie jest dla mnie za ciasna, czy ona nie jest dla mnie za mała, czy ona mnie, no właśnie, czy ona mnie obejmuje i wspiera w moim rozwoju, czy ona mnie z kolei ogranicza i dusi. Bo jeśli to jest to drugie, to ją trzeba rozwalić. Ją trzeba rozwalić. Albo, mówiąc czulej, podziękować jej za jej rolę i wyjść ponad nią po to, żeby się rozwinąć dalej. I chciałabym to wideo zakończyć na takiej myśli. Jeżeli właśnie jako kobieta słuchasz tego wszystkiego i czujesz, że jesteś w męskiej energii, no nie wiem, zastanów się, czy naprawdę to jest męska energia. A może to jest lęk, który generuje w tobie postawę, która na ten moment cię ogranicza. Ale to Ty potrzebujesz wiedzieć, i to Ty potrzebujesz przemyśleć. Bo gwarantuję, męska energia, taka uzdrowiona. Ja mówię o sobie, że jestem w męskiej energii. I właśnie dlatego czuję się kobieco. I właśnie dlatego tę męską energię mogę projektować na mojego partnera, który spełnia się w tej roli i lubi w niej być. On na mnie projektuje swój aspekt kobiecy, zachęcając mnie, abym ja była kobietą. Ja zachęcam go, aby on był mężczyzną. Zapraszamy się w tym wzajemnie. Czy to zawsze działa? Nie, oczywiście, że nie. W konfliktach to wychodzi. Ale konfliktów jest mało, kiedy jesteśmy uzdrowieni w tym. Przemyśl, wyczuj. Czy naprawdę jesteś w męskiej energii? Bo gdybyś była w mańskiej energii, tej uzdrowionej, to czułabyś się niezwykle kobieco. A jeżeli chciałabyś poczuć się kobieco i zobaczyć, co stoi na drodze do uzdrowionej męskiej energii i Twojej kobiecości, spotkaj się ze mną. Może wbij na proces do mnie, przy mnie. Jeżeli czujesz, że to z Tobą rezonuje, świetnie. Jeśli nie, to, to, to jest też ok. Mam nadzieję, że to wideo dało Ci jakiś rodzaj nowej myśli, albo właśnie coś nazwało dla Ciebie. Ja i tak będę robić to, co robię, i będę nadawać to, co nadaję, i ufam, i po prostu już puszczam intencje. To trafi tam, gdzie ma. <grymne> I życzę wszystkiego dobrego. Mnialiśności, soczystości, przyjemności. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.